już Artur Zgrzyzno oraz Marcin Janiszewski. Jako następni Mateusz Macierzyński oraz Krzysztof Olczak. Stop. Sześć do czterech. Marcin Janiszewski. Wielkie brawo. Piotr Pileńczuk. Łukasz Wojciechowski, wielkie brawa. A w tej chwili prosimy Irnę Ciborenko i Piotr Gileńczuk. Następna para to Michał Skóra oraz Wasili Nazarow. Thank you.
Kuba i Wasili Nazarow. Jako następna para walczyć będzie Krzysztof Olczak oraz Marcin Janiszewski. Bardzo proszę o pozostanie, żeby nie odchodzili od obozu, do obozu, żeby poczekali do samego końca, do rozstrzygnięcia tego turnieju tutaj razem z nami. A ja tylko przypominam, że dalej można dopingować swojego faworyta. Dogrywka! Mamy pierwszą dogrywkę w tych finałach. 30 sekund dogrywki. Czas. Pięć do czterech wygrywa Michał Skóra. Wielkie brawo. A już w tej chwili to już będziemy wiedzieli za całe półtorej minuty. Walczą Krzysztof Olczak i Marcin Janiszewski. Thank you.
Czas, stop. Chyba nie, nikt tak nie jest. 6-3 wygrywa Krzysztof Olczak. Wielkie brawa. Tu mamy już dwóch rycerzy, a jest to Łukasz Wojciechowski i Wołodymir Neciborenko. Czas się skończył. Sześć do czterech wygrywa Wołodymir Neciborenko. Wielkie 30 sekund do grywki. Proszę Państwa, pomóżcie im oklaskami. To jest kolejny raz, kiedy oni muszą. Doping, doping, tak jest. Nie zapominajmy, że jako publiczność jesteśmy trzecim zawodnikiem tutaj. A dwóch na jednego to już jest, wiecie. Stop! Stop! No i zasłonił mi ostatnio. Niecierpliwie czekamy na werdykt. Ale ciekawe jest to. Jakby co to? Kamerka. Już wiemy, kto jest zwycięzcą. Co by? 4 do 3. Wasylij Nazarow. Oklaski. To właśnie okaże się w tej chwili w walce pomiędzy Wasylij Nazarowem a Krzysztofem Olczakiem. Proszę Państwa, czy wy tu jesteście w ogóle? Halo! Zwycięzca tej walki wchodzi do walki o trzecie miejsce, hej! No nie tylko o trzecie, ale też być może o pierwsze. Jeśli ktoś dopinguje Krzysztofowi, może krzyczeć Olo, tak? Lub Wasylij, jeśli ktoś Wasyliemu dopinguje. Olo walczy z białą tarczą. A Wasylij z czarną tarczą i ma jakiś rysunek, ale nie widzę w tej chwili, bo... Niedźwiedź.
Młody niedźwiedź w tle czarnym, w prawą stronę zwrócony. Sekund jeszcze, całe 30 sekund. Proszę Państwa, doping, doping na końcówkę. I jeszcze mamy całe 10 sekund. 10 sekund potężnych ciosów. 3, 2, 1 i stop, stop, stop. I już za chwilę będziemy wiedzieli, kto przechodzi do walki finałowej. Znaczy, zakuty od góry do dołu i też wiem, jak bardzo potrzebny jest doping. Uwaga! I kto zwyciężył tą walkę? 12 do 11. Ojo! Krzysztof Wolczak! Wielkie brawa! To on stanie w walce finałowej z Wołodymirem Necigorenko. Zawalczą Łukasz Wojciechowski i Wasilij Nazarow. A ile czasu im damy, żeby odpoczęli? Szanowna Loży Dam. Piękne dyplomy sponsoruje Pergamena. Ja też, znaczy mi się design, tutaj wklejam swoje 3 grosze. Schodzimy z pola. Uwaga, proszę Państwa, oklaski. Wielkie, wielkie brawa. To jest pojedynek, który rozstrzygnie, który z nich zdobędzie trzecie, a kto czwarte miejsce. Który z nich będzie na tym dużym podium. Wasilij Nazarow i Łukasz Wojciechowski. Możemy dopingować, naprawdę, to nie boli. Misiu stracił głos przy dopingowaniu. Misiu, czy to prawda? Tak, no właśnie. Ale wy Państwo na pewno macie jeszcze dobre głosy. Dajcie trochę temu, tej walce okaz. Teraz! No zjebaj! A gdybyście krzyczeli, to tam byłaby dziura. Rzuć go o glebę! I jeszcze 30 sekund, ale drodzy Państwo, to muszą być oklaski, to musi być doping. To jest trzecie, czwarte miejsce. Przed nami będzie jeszcze tylko jedna walka. Słuchajcie, walka jest piękna. My widzieliśmy już krzesane mieczami. Iskry na hełmie, oklaski. Doping, doping do samego końca. Stop. Uwaga, 5 sekund. Stop! I poprosimy sędziów. 9 do 11. Wygrywa Łukasz Wojciechowski. Wielkie brawa dla niego. I wielkie brawa także dla dwóch najlepszych. Krzysztof Wolczak oraz Wołodymir Necigorenko. Wielkie brawa. Ale czy to są brawa na finał? Na pierwsze, drugie miejsce? Tak jest właśnie. Oto finałowa walka. Srebrny pas Grunwaldzki. Krzysztof Wolczak i Wołodymir Necigorenko. Piękne brawa za tą akcję podwójną. Rewelacja, słuchajcie. Można, można, można. Olo. I Wołodymir. Oklaski cały czas i doping, doping, walka finałowa, słuchajcie. Doping, doping.
30 sekund. Gorący doping, słuchajcie, to jest końcówka absolutna. Jedziemy, jedziemy, jedziemy jeszcze głośniej. Jak się bawi Grunwald? 10, 9, 5, 100. Wielkie brawa, owacja, słuchajcie, drodzy państwo. Zauważam, że loża zrobiła owację na stojąco. No zasłużyli, naprawdę zasłużyli tą wspaniałą walką. Krzysztof Olczak i Wołodymyr Neciborenko. A teraz, który z nich? To 16 do 11 wygrywa Wołodymyr Neciborenko! Wielkie brawa, drodzy państwo. A teraz będzie smutno, bo mu powiemy, że właśnie sprał 40-latka.